Agencja Rozwoju Przemysłu w 2015 roku przejęła większościowy pakiet w przewozach regionalnych. Czy pokusiłby się Pan już o podsumowanie, jak przebiegła restrukturyzacja i w jakim kierunku dalej będzie się rozwijać? Taką okazją niedawno do podsumowania było uroczyste zakończenie właśnie tego procesu projektu restrukturyzacyjnego. To miało miejsce kilka dni temu w Warszawie. Byliśmy bardzo dumni z tego, że rzeczywiście przewozy regionalne od momentu, kiedy weszły do portfela Agencji Rozwoju Przemysłu, zaczęły przynosić zyski. To nastąpiło wskutek zmian właścicielskich i nowej struktury finansowania, ale też zmian w kierownictwie menedżerskich. Ale myślę też całego takiego podejścia, nie tylko ze strony właściciela, którym jest oprócz agencji są marszałkowie województw czy urzędy marszałkowskie w województwach, ale także wszystkich interesariuszy wokół przewozów regionalnych, włącznie z Ministerstwem niegdyś Rozwoju, teraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, wszystkimi innymi instytucjami, które pomagały w tym procesie, oraz może wymienieni na końcu, ale najważniejsi pracownicy, którzy wykazali się zrozumieniem i rzeczywiście zaangażowali się w ten proces, uwierzyli, że firmę można wyciągnąć z kłopotów, co po 8 czy 9 latach ciągłych strat nie jest takie łatwe. To jednak wymaga naprawdę takiej wiary, że rzeczywiście ten nowy właściciel, nowe kierownictwo ma pomysł i będzie w stanie rentownie prowadzić firmę. To się udało. Cieszymy się w tej chwili już, liczymy na to, że rok 2019 będzie czwartym z kolei rokiem zysków. Suma tych zysków jest oczywiście jeszcze ciągle za mała. Chcielibyśmy, żeby było ich więcej, żeby wpłynęły również na podwyżki, czy znaczące podwyżki dla pracowników, bo te podwyżki są, ale nie satysfakcjonują wszystkich. Chcielibyśmy, żeby spółka rzeczywiście tak w pełni odbudowała swoje kapitały, stała się bankowalna, nie wymagała zasilania finansowego takiego, z jakiego musiała korzystać w przeszłości, bo teraz nie korzysta.